qu'on est bien chez maman dans un coin. Drodzy fani, bonne et heureuse année 2022. Wszystkiego pięknego w nowym roku. Życzę wam szczęścia i sukcesów. Jeśli chodzi o mnie, rok 21 spełnił swoje obietnice. Dzięki waszej pomocy udało mi się zrealizować marzenie, aby wydać pierwszą część mojej debiutanckiej płyty. Nazywa się Vis-à-vis pod tytułem De la Vistule à la Seine. Czyli tak jak słychać, najpiękniejsze piosenki polskie zaadaptowane w języku francuskim. W 2022 roku kolejna, drugą część tej płyty Vis-à-vis, tym razem od Sekwany do Wisły, czyli odbicie pierwszej, piękne francuskie piosenki zaadaptowane w polskim brzmieniu. Tak jak pierwsza część, ten projekt będzie piękny, ale i kosztowny. Tekściarze, aranżacje, muzycy, studio, okładka, nakład, promocja. Mimo trudnych czasów dla artystów, staram się znaleźć sposoby i wsparcie, aby pokryć te koszty. Moi drodzy, jestem wam tak wdzięczny za poprzedni rok, że wiem, że mogę na was liczyć i tym razem. W opisie macie linki do platform, gdzie możecie mnie wspierać finansowo w realizacji tej drugiej płyty. Czy wolicie wykonać jednorazowy przelew na PayPal lub na zrzutka? Czy chcecie aktywować regularną wpłatę w złotówkach na Patronite czy w euro na Tipeee? Jako znak mojej wdzięczności czekają was w tym roku nagrody. A nawet jedna super nagroda. Wszystkie szczegóły są pod linkiem w opisie. No to co? Razem wydajmy płytę Vis-à-vis, część druga. Od Sekwany do Wisły. Wszystkiego pięknego w nowym roku. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.